W zdrowym ciele zdrowy duch. Zdrowy styl życia to nie tylko dieta, to także ruch, który jest bardzo ważny dla osób w każdym wieku. Dla poprawy własnego zdrowia i samopoczucia powinniśmy jak najczęściej uprawiać sport lub wyeliminować niezdrową żywność ze swojej diety. Nawet teraz zmieniła się piramida zdrowego żywienia. U podstaw jest właśnie ruch, aktywność fizyczna, więc nie tylko dla takiego dobrego samopoczucia, ale i dla sprawności, dla zdrowia w ogóle ruch to podstawa. Ćwiczenia to nie tylko bieganie czy jazda na rowerze. Można je urozmaicać, na przykład poprzez włączenie do nich elementów muzyki i tańca. Właśnie takie zajęcia odbywały się podczas tegorocznej edycji Szkoły Zdrowego Stylu Życia. To jest takie ciekawe, ja w ogóle bardzo lubię tańczyć, więc to też dla mnie bardzo, bardzo takie ponętne. Ćwiczenia rozciągające, tak zwany stretching, ma ogromny wpływ na nasze ciało. Pomaga poprawić elastyczność, zapobiega urazom stawów, ścięgien i mięśni. To kolejny element programu profilaktyczno-edukacyjnego. Mieliśmy bardzo dużo ćwiczeń rozciągających, w ogóle wpływających na lepsze samopoczucie i kondycję. Super sprawa. Ćwiczenia na sali są takie bardziej dla nas, gdzie można położyć się, gdzie można ćwiczyć nogi, ręce, które naprawdę dla nas są bardzo usprawniające. Zajęcia fizyczne dobrze jest uzupełniać wiedzą teoretyczną. W Szkole Zdrowego Stylu Życia wykłady prowadzili specjaliści od dietetyki i profilaktyki chorób oraz zdrowego stylu życia. Mieliśmy wykład na temat choroby cukrzycy. Bardzo ciekawy był właśnie wykład. Wykład odnośnie raka jelita grubego. Program Szkoła Zdrowego Stylu Życia z roku na rok zyskuje na popularności, co z kolei motywuje organizatorów do rozszerzenia i wzbogacenia oferty. Mieliśmy bardzo miłą wycieczkę, którą załatwiła pani Kasia. Super wycieczka była do Nałęczowa. Też to była taka integracja grupy to była. Super sprawa, warto uczestniczyć w tym. W piątej edycji Szkoły Zdrowego Stylu Życia udział wzięło około 160 osób, w tym około 50-osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za każdym razem ilość seniorów jest coraz większa. Widać, że taka forma spędzania razem czasu przypadła naszym mieszkańcom do gustu, ale również w każdej edycji próbujemy dołożyć coś nowego, zrobić coś więcej. Zainteresowanie Szkołą Zdrowego Stylu Życia motywuje Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego do tego, aby nie kończyć programu na piątej edycji. Możemy tak dobrze wydać pieniądze, że jest tyle ludzi na sali zadowolonych z tej Szkoły Zdrowego Stylu Życia, że na pewno będą pytać o następną edycję. Uczestnicy zajęć zarówno ruchowych, jak i teoretycznych zgodnie potwierdzają, że już czekają na kolejne powakacyjne zajęcia. Dużo łatwiej nam się poruszać, jesteśmy bardziej uśmiechnięci, zadowoleni. No i w przyszłym roku, jeżeli będzie, teraz jest piąta, szósta edycja, no to na pewno skorzystamy. W ciągu 5 edycji z programu skorzystało łącznie około 800 osób po 40 roku życia, u których rozpoznano chorobę diabetologiczną, kardiologiczną lub nadwagę, oraz ci, którzy chcieli zachować dobrą formę i poszerzyć wiedzę o zdrowym stylu życia.